Witam serdecznie na gorąco po walce Damiana Wrzesińskiego z Antony Kakaci. Przegranej walce Wrzosa, przegranej w ten sposób, co typowałem, czyli przegranej na punkty. Wierzyłem w to, że Wrzesiński dotrwa do końca. Nie dawałem mu większych szans na zwycięstwo. Natomiast zacznę od najważniejszego, przynajmniej z mojej strony. 35 lat, nauczyciel na pełen etat, czasami na więcej, wiadomo jak to w szkole się pracuje z dzieciakami, pomaga w różnych opcjach szkolnych, natomiast dzisiaj zawalczył 12 rund o pas IBO. Oczywiście ja wiem, że pas IBO nie jest, nazwijmy to, tym pełnoprawnym, uznawanym wszędzie pasem mistrzowskim, natomiast tak czy inaczej, to jest pas, o który na pewno by chciało zawalczyć wielu polskich pięściarzy, którzy nie pracują na cały etat i nie mają normalnego życia, a boks to dla nich jest olbrzymia pasja. Także gratulacje za te 12 rund, natomiast pięściarsko pięściarzem, który był zdecydowanie lepszy, szczególnie od czwartej, piątej rundy, był Antony Kakaci. Napisałem na Twitterze, wrzucam teraz tego tweeta, że uważam, że komentarz do tego pojedynku powinien w wykonaniu Jamela Herringa. On i Krystyna Poncier komentowali, natomiast Jamel Herring był mistrz świata. Człowiek, który wszystko, co trzeba widzieć, widział na ringu. Były komandos armii amerykańskiej, ale przede wszystkim mistrz świata. Zwrócił uwagę na jedną rzecz, którą użyję jako taką przestrogę, za dużo powiedziane. Natomiast radę kogoś, który wszystko widział, nie mnie, tylko Jamela Herringa, wiele z tych rzeczy, które mówił dotyczących Wrzosa, dotyczy polskiego boksu, a mianowicie przede wszystkim brak siły ciosu. Jednym z najczęściej używanych określeń podczas tej walki przez Jamela Herringa było to, że on głaszcze, a nie bije. Bardzo często. Drugim określeniem, które bardzo często było używane w stosunku do Damiana Wrzesińskiego, to nie jest krytyka. Powiedziałem coś na temat tego 35-letniego faceta, który ma normalną pracę, ale ma tą wielką pasję. To jest rzeczywistość patrzenia na polski boks. Coś takiego, co się nazywa w boksie amerykańskim lazy jab. Czyli bijesz ten jab, ale tak właściwie ten jab to nie ma żadnego znaczenia. Do tego jeszcze w przypadku Damiana Wrzesińskiego to był jab, który cały czas był po użyciu, wracał i był opuszczany. To było tak bardzo widoczne, że po tym lewym prostym, który trafiasz, ten lewy prosty wraca gdzieś tam na wysokość cojones twoich, że po prostu no nawet ktoś taki jak Antony Kakaci, który wielkim mistrzem nie jest, chce walczyć z wielkimi mistrzami w tej kategorii wagowej, nie radziłby. Natomiast ma świetny zasięg ramion i przede wszystkim mocno bije. On nie głaskał, on bił. Także nawet jeśli podejrzewam w połowie walki, to było 50% na 50, jeśli chodzi, bo później to już nie. 50 na 50% było liczba zadawanych ciosów, to te, które zadawał Antony Kakaci, było słychać. Nawet w telewizji, niekoniecznie siedząc przy ringu. W telewizji było słychać. I było widać, że te ciosy tą wagę mają. Rozbity lewy łuk brwiowy Wrzesińskiego to właśnie wynik tych ciosów, które padały zawsze, kiedy ta ręka lewa szła na dół. W pewnym momencie Krystyna Poncier zapytała się, jak pięściarz mający tyle walk zawodowych ciągle wygląda trochę po amatorsku. To dotyczyło właśnie tego braku siły ciosów. Nie siedział na ciosach. To jest bardzo ważna rzecz, którą zauważają wszyscy trenerzy, których znam i którzy trenowali polskich pięściarzy trenujących w Stanach Zjednoczonych. To jest pierwsza rzecz, którą mówią. Te ciosy są zadawane na zasadzie, żeby te ciosy zadać, nie żeby zrobić komuś krzywdę. Antony Kakaci chciał zrobić krzywdę Wrzesińskiemu. Wrzesiński zrobił 100% tego, co mógł. Dla mnie Wrzesiński wykorzystał 300% swojej kariery, 300% swoich umiejętności. Nigdy w życiu nie walczył przez 12 rund. W 12 rundzie jeszcze próbował coś zrobić. Sędziowie punktowali jednogłośnie, natomiast nie punktowali wcale tak. Ja się zgadzam z każdą z tych punktacji. Niektóre z nich były różnicą 5, 6, 7 punktów, zgoda. To była 12-rundowa walka. To nie było 12-0 dla Antonego Kakaci. Absolutnie nie było.
Także naprawdę, naprawdę odsyłam polskich pięściarzy do komentarza, jak zdobędziecie tą taśmę, to nagranie gdzieś na YouTubie, może będzie można je posłuchać, ponieważ to było bardzo cenne spojrzenie pięściarza, który zdobył tytuł Mistrza Świata, na temat tego, jak bije i jak zachowuje się na ringu Damian Wrzesiński, który odnosi się naprawdę do zdecydowanej większości polskich pięściarzy. Także pierwsze, co po kilku minutach już do mnie doszło, że tak naprawdę Jamel Herring komentuje walkę Damiana Wrzesińskiego, ale równie dobrze mógłby komentować walkę 90% polskich pięściarzy. Bez dwóch zdań. Bardzo ważne słowa z jego strony, natomiast pochwała. Pochwała za to, że próbował do końca coś zrobić Damian Wrzesiński, to ze strony zarówno Jamela Herringa, jak i Krystyny Poncier, że nie wiemy, jak dalej potoczy się jego kariera. Rozumiem, że nie znali przeszłości Damiana Wrzesińskiego, nie wiedzieli, że jest, w każdym razie nie wspomnieli o tym na wizji komentatorzy ESPN-u, że jest nauczycielem, pracuje na pełen etat, natomiast szacunek do tego, że próbował, do końca próbował. Mniej szacunku mieli dla Kakaci, o którym powiedzieli, że skoro chciałeś się tak bardzo pokazać na tle Polaka, to ta sztuka ci się nie udała. Pozdrawiam was serdecznie, na gorąco, zaraz po walce. Zwykle tego nie robię, natomiast wiem, że walki w Polsce normalnie nie było, więc to takie 5 czy 6 minut, nie wiem ile się nagrało, dla was ode mnie na gorąco po walce Wrzosa. Trzymaneczko, na razie.